Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest Marcin Popkiewicz, fizyk zajmujący się m.in. globalnym ociepleniem i zmianami klimatu oraz jeden z uczestników odbywającego się w progach naszej uczelni seminarium pod tytułem Zielona Energia. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, panie Marcinie, jako że nasza uczelnia znajduje się w Katowicach, będę pytał o węgiel w tym momencie. Czy rzeczywiście jest tak, że węgiel jest nieopłacalny do wydobycia i jego spalanie jest tak szkodliwe, bo przecież zmieniają się piece, w których palimy węglem, wprowadzamy różnego rodzaju filtry, mówi się o rewitalizacji kopalń, których nie było od kilkudziesięciu lat, no i 32 miliardy włożone na zamknięcie sektora górniczego zamiast próby przerobienia tego sektora w jakiś high-tech. Co pan w ogóle na ten temat sądzi? Ależ pan poruszył jedno pytanie, a kilka wątków. Tak. Szkodliwość. No dobra, to po kolei. Ile mam minut na to? No 40, godzinę mamy. Na to jedno Aha, pytanie? Na to pytanie? Nie. No, myślę, że około 10-15 minut. Dobra. No zacznijmy w takim razie od szkodliwości, jak już pan poruszył. Znaczy sam węgiel szkodliwy nie jest, nie konsumujemy go, ale jego spalanie niestety wiąże się z pewnymi uciążliwościami. To pierwszą polską specjalnością jest smog. No to wiemy, że niestety jesteśmy liderem na skalę europejską. No i to wynika z naszej miłości do węgla zasadniczo i do pieców na węgiel. Tudzież do trudności pieców, które są w stanie spalić najgorsze gatunki węgla. Różne muły, flotokoncentraty. No bo kopalnie mają na zbyciu setki tysięcy ton tego typu wynalazków. No i zadbały o to, znaczy sektor zadbał o to, żeby w naszym kraju nie było norm węgla. I nie było norm jakości pieców, bo w piecu ekoprojektu czy choćby piątej klasy nie da się palić mułem węglowym. A jak już zaradny Polak ma tego typu piec, który jest w stanie spalić muł węglowy, czyli jest w stanie spalić wszystko, no tam też trafiają inne rzeczy, porąbane meble, stare kalosze i tak dalej. W związku z tym mamy no niestety najgorsze powietrze w Unii Europejskiej. No i to śmieszne nie jest, bo dziesiątki tysięcy Polaków co roku tracą życie w wyniku zanieczyszczeń powietrza. Miliony chorują na astmę, obturacyjną chorobę płuc, alergię, to tamto, długa lista chorób wszystkiego, układu oddechowego, neurologiczne, kardiologiczne. No jak się doprzeczy na złotówki, to wychodzą kwoty idące w dziesiątki miliardów, jak nie sto kilkadziesiąt miliardów złotych, należy zrozumieć to tak, jak tam cenimy życie Polaka. I to jest pierwszy problem. Jak mówię, jesteśmy tutaj wyjątkiem, bo nawet nie mówię o krajach bogatych, typu Dania czy Niemcy, które nie tam instalują sobie pompy ciepła, domy pasywne i tak dalej, tylko też o krajach innych, postkomunistycznych, choćby kraje bałtyckie tutaj dobrze można porównać. Mają ostrzejszy klimat niż Polska. Tak na północny wschód od Suwałk, a zamożność podobna i tego problemu ze smogiem takiego nie mają. Kolejny problem z węglem, czy w ogóle z paliwami kopalnymi jest taki, że no, ich pozyskiwanie energii z paliw kopalnych polega na ich spalaniu. Tak prosta chemia. Bierzemy, utleniamy, jako produkt uboczny tego zamieszania wydziela się dwutlenek węgla. I traktujemy atmosferę trochę jak ściek dla komina czy rury wydechowej, tam ten dwutlenek węgla sobie wrzucamy. I nie było problemu, gdyby nie to, że jest gaz cieplarniany, którego emisje są na tyle duże, że on się zmienia tyle skład atmosfery i wpływa na zmianę klimatu, że no teraz tak, pytanie jest dużo, mało trzeba powiedzieć. To taka wersja raczej krótsza niż dłuższa, ale żebyśmy coś zrozumieli. My wrzucamy dwutlenek węgla do atmosfery z naszych kominów i rur wydechowych. Oczywiście niekoniecznie wszystko to tam zostaje. Część się rozchodzi po ekosystemach lądowych, bo rośliny rosną szybciej, jak jest więcej dwutlenku węgla w powietrzu, więc fotosynteza przyspiesza. Jest więcej 1/4 tego, co atmosferę wrzucamy, rośliny wyciągają. Trochę trafia do oceanów, które też trochę wyciągają, mniej więcej też 1/4. W kraju się zakwaszają, co jest dużym problemem, bo to jest tak, jakbyśmy robili wielką wodę gazowaną. Woda plus dwutlenek węgla, jak w syfonie, robi się woda gazowana i to samo dzieje z oceanami. I kwasowość spadła już do poziomu najniższego od wielu milionów lat. Najwyższego kwasowość, znaczy pH spadł do poziomu najniższego. No i to już powoduje poważne problemy dla zwierzaków, które mają wapienne szkieleciki, różnych małży, ślimaków, różnego zooplanktonu, koralowców. Po prostu węglan wapnia w kwasie słabo funkcjonuje i one zamiast budować sobie szkieleciki zaczynają mieć problem, bo ich zaczynają rozpuszczać. To jest bardzo poważny problem, ale 1/4 do ekosystemów lądowych, 1/4 do oceanów, połowa staje w atmosferze i się kumuluje tam. I stężenie tlenku węgla w atmosferze wzrosło w ostatnim stuleciu do poziomu najwyższego od wielu milionów lat i szybko rośnie dalej. Tlenek węgla jest silnym gazem cieplarnianym, czyli powoduje
Brak wzrostu i ostężenia, przepraszam za bełkot naukowy, powoduje zmiany bilansu energetycznego planety, bilansu radiacyjnego. Mniej energii ucieka w kosmos, więc ziemskim klimatycznie zaczyna akumulować energię. Jeśli energii przypływa ze Słońca, a że mniej ucieka, no to Ziemia się nagrzewa. Nagrzewają się oceany, atmosfera się nagrzewa. No i to już jest wyraźna zmiana klimatu, tak żeby mieć punkt odniesienia. Mazowsze ma już klimat termiczny niziny węgierskiej sprzed stulecia. A z kolei nizina węgierska termicznie jest już w rejonie Wenecji. Już się w naszym rejonie świata może to nie jest tragedia, jakby tak pomyśleć. Oczywiście mamy problemy z suszą, będzie problem z wzrostem poziomu morza, z zjawiskami ekstremalnymi, będą różne problemy, ale one nie będą aż takie tragiczne. Ale jak weźmiemy sytuację na globalnym południu, w krajach, gdzie i tak temperatury są już bardzo wysokie, no to jak dalej będziemy robić to, co robimy, to spowoduje to, że tereny zamieszkane przez miliardy ludzi nie będą zdatne do zamieszkania, po prostu, kropka. To oznacza masowe migracje, destabilizację sytuacji geopolitycznej, po prostu chaos. No i długo można mówić o konsekwencjach zmiany klimatu, ale musimy ją ograniczyć. Zresztą Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego. Kilka lat temu narody świata umówiły się w Paryżu, że maksymalnie ocieplenie o 2 stopnie, najlepiej 1,5. I z punktu widzenia emisji to oznacza tyle, że trzeba emisję wyzerować w przeciągu najbliższych dekad. Wyzerować. Mhm. Bo dwutlenek węgla zachowuje się inaczej niż smog. To też tego ludzie nie rozumieją bardzo często. No właśnie. Jest tak, że... No właśnie, pojawiają się takie opinie, z którymi się spotkałem, że ta emisja dwutlenku węgla to emisja zamknięta, to jest obiekt zamknięty, że tyle ile wtoczymy dwutlenku węgla, tyle rośliny przerobią i oddadzą nam tyle. Nie, to nie zupełnie jest tak. Chciałbym zrobić na ten temat mały wykład, ale streszczając. Rzeczywiście ilość atomów węgla na Ziemi się nie zmienia. Kiedy spalamy paliwa kopalne, my sięgamy po węgiel, który kiedyś był w obiegu. To były jakieś rośliny, martwe dinozaury, jakiś tam plankton w oceanach, ale dziesiątki milionów, setki milionów lat temu. Ten węgiel przez ostatnie miliony lat nie uczestniczył w obiegu w środowisku, między atmosferą, ekosystemami lądowymi i oceanami. My dodajemy do tego obiegu nowe atomy węgla, które były uwięzione pod ziemią od setek, dziesiątek milionów lat. Więc ilość atomów węgla po prostu bardzo rośnie. I ich przybywa w atmosferze, przybywa ich w oceanach, które zakwaszają. I oczywiście one zostaną usunięte z tego środowiska po jakimś czasie. Ale przez procesy działające w skali geologicznej, przez wyższej temperaturze przyspieszą procesy wietrzenia skał i usuwania węglanów do osadów oceanicznych, co w końcu usunie z obiegu ten nasz węgiel, który teraz dorzucamy do spalania paliw kopalnych. Tylko mówimy o procesach działających w skali geologicznej, dziesiątek tysięcy, setek tysięcy lat. Więc jak dzisiaj wrzucimy raz ten atom węgla ze spalania węgla, ropy czy gazu ziemnego do atmosfery, to on się będzie bujał bardzo, bardzo długo w środowisku. On się częściowo z atmosfery się przeniesie do ekosystemów lądowych albo do oceanów, które zakwaszą, ale w atmosferze też go będzie dużo, dużo więcej. To za tym stoi troszkę fizyki, nie będę teraz robił wykładu, ale to jest elementarna wiedza naukowa. Dla zainteresowanych, moment, przerwa na reklamę. Jak ktoś chce wiedzieć więcej, polecam książkę Nauka o klimacie. To jest opisane, to jedna z kilku moich książek. Polecamy bardzo serdecznie. No, no dobra, to wracając do naszego wątku. Dwutlenek węgla kumuluje środowisko. Wspomniałem o analogii ze smogiem, bo my często patrzymy na przykład smog. Jak ma pan dzisiaj smog za oknem? Coś tam go pewnie jest, ale nie jakoś strasznie dużo, bo dzień akurat ciepły. Mamy teraz 8 stopni za oknem. No, u nas noce są najbardziej smogowe na Śląsku. Tak, ale jak jeszcze są bezwieczne i z inwersją termiczną w jakiejś dolince górskiej albo w Krakowie, tak, to jest już w ogóle super. Czyli to jest tak, ilość smogu za oknem zależy od tego, ile dzisiaj kopcą moi sąsiedzi. Ma znaczenie, ile kopcili rok temu? Nie ma żadnego znaczenia. Już dawno co rok temu kopcili, to zwiało, spłukało, nie ma. Jakby tak wyłączyli wszystkie kopciuchy, kominy, rury wdechowe, to po tygodniu mielibyśmy już czyste powietrze. Problem by się rozwiązał. Jakbyśmy ścięli emisję o połowę tego całego dymu, innych pasków z kominów, no to byśmy mieli o połowę mniejszy smog za tydzień i już byłoby nieźle. Z dwutlenkiem węgla jest inaczej. My wpuszczamy nowe atomy węgla do środowiska. To jest tak, byśmy dolewali wodę do wanny. Jak mamy prostopadłościenną wannę i wlejemy, nie wiem, 10 litrów wody, no to poziom wody nam w prostopadłościennej wannie wrośnie tyle. Wlejemy dwa razy tyle, no to będzie dwa razy większy poziom wody. Jak dodajemy nowe atomy węgla do środowiska, to ich przybywa, przybywa, przybywa. I zależność między tym, ile wpompujemy dwutlenku węgla do środowiska, a jak wzrośnie temperatura, jest bardzo prosta. Jest prawie że liniowa. Czyli jak pompujemy, nie wiem, 1000 miliardów ton dwutlenku węgla, to temperatura wzrośnie o pół stopnia.
2000 miliardów ton o stopień i tak dalej. Więc co trzeba zrobić, żeby jak leje się woda z kranu do wanny, żeby poziom wody przestał rosnąć? No trzeba zakręcić kran. Nie wystarczy o połowę go skręcić, bo wtedy rośnie, chociaż wolniej, ale rośnie i się przeleje. I tak samo z butelkiem węgla, żeby temperatura przestała rosnąć, trzeba zakręcić ten kurek do zera. No, a jak i to jest fundamentalny problem oczywiście dla naszej gospodarki. A jak w tym momencie perspektywa filtrów wygląda właśnie? To nie jest tak, że jesteśmy w stanie... Jak. Na smogu wygląda dobrze. Mhm. Dla pyłów czy tlenków siarki radzimy sobie z filtrowaniem nie najgorzej. Z serkami azotu jest gorzej, chociaż no, trudniej niż z siarką. Ale też mówimy o dużych instalacjach. W przypadku pieców domowych ja nie spotkałem jeszcze osoby, która miałaby elektrofiltry na swoim kominie w domku jednorodzinnym. A w przypadku tlenku węgla w zasadzie na skalę przemysłową nie jesteśmy w stanie tego robić obecnie. Istnieje możliwość, że trochę zalesianiem skompensujemy, czyli to, co my pakujemy tlenku węgla z kominów dachowych, to trochę lasu urosną. Niestety na świecie problem jest ten, że my zamiast zalesiać, wylesiamy. Jak chcieli przestać wylesiać, żeby to zalesianie miało szansę coś wyciągnąć z atmosfery. Tniemy drzewa jak szaleni, zresztą nie tylko w Amazonii, ale w Polsce również, to jest jakby osobny wątek. Można oczywiście zainstalować na kominach dużych instalacji wychwyt dwutlenku węgla. Dużych instalacji, małych to niekoniecznie. Nikt nie będzie robił wychwytu dwutlenku węgla na swoim kominie w domku jednorodzinnym albo z rury wydechowej w samochodzie. Więc też miejmy świadomość, to dotyczy dużych instalacji pomysłu na wychwyt dwutlenku węgla. I to jest tak, ze zmianą klimatu rozpędziliśmy się tak daleko, że to nam będzie potrzebne trochę wdrożenie metod wyciągania dwutlenku węgla. One są problematyczne, kosztowne i ich skala będzie taka, że będziemy w stanie sobie poradzić z jakąś resztówką w miejscach, gdzie no, trudno zupełnie pozbyć się tych emisji, powiedzmy, nie wiem, przy produkcji cementu albo jakichś tam innych procesach przemysłowych. I tą niewielką ilość emisji będziemy w stanie jakoś w ten sposób skompensować wyciąganiem. Ale nie ma w zasadzie możliwości, żeby dalej jechać na paliwach kopalnych i jeszcze zwiększać ich zużycie i stwierdzić, że to jakoś się wychwyci i skompensuje. Zresztą to było strasznie kosztowne. No obecnie wychwyt tony dwutlenku węgla, to powiedzmy, no szacujemy na kilkaset dolarów za tonę. Oczywiście można technologię rozwinąć, ale mogą zrobić tańsze, powiedzmy do 100 dolarów za tonę. Jest szansa, że stanieją kiedyś w przyszłości jakiejś może średnioodległej. A to by znaczyło też tyle, że jeżeli ja wyrzucam, nie wiem, ze swojego komina tą tonę dwutlenku węgla, to czemu pan ma płacić za to, żeby ją wyciągać? Tak naprawdę to ja, jak pompuję tonę dwutlenku węgla, powinienem zapłacić za to, że tak tej atmosfery jak ściek, tak? Bo później, nie wiem, moje dzieci będą musiały to wyciągać. To jest stan zanieczyszczający płaci. Zrzucam ścieki do rzeki, no to powinienem ponieść tego koszty. Traktuję atmosferę jak ściek dla komina, tak samo powinienem wziąć koszty na siebie. Oczywiście mamy świadomość, że dorzucenie 100 dolarów do tony dwutlenku węgla to dla węgla byłoby, dla spalania węgla jako paliwa byłoby zabójcze, bo z tony węgla takiej średniej jakości mamy mniej więcej 2 tony dwutlenku węgla. Więc ta tona węgla, przyjemność jej spalenia kosztowałaby 2000 za to, że płacimy za traktowanie atmosfery jak ścieku przy cenie 100 dolarów za tonę. Prognozy mówią, że to są ceny, które osiągniemy w ciągu dekady, a później będzie 200-300 euro za tonę, więc czas myśleć, co po węglu. Ale to jakby był pierwszy element, czyli kwestia zmiany klimatu i tego, że trzeba ściąć emisję do zera i to w najbliższych dekadach, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej. Kwestia smogu, z którym się niestety no, bujamy strasznie w Polsce. No jest też kwestia, oczywiście pan poruszył wątek opłacalności. To jest kolejny wątek oczywiście, bo ten węgiel mamy, wydobywamy. Węgiel gra ważną rolę w miksie energetycznym Polski. Jest oczywiste, że z dnia na dzień od niego tak czy inaczej nie odejdziemy, bo nie wyłączymy elektrowni, nie zgasimy ludziom światła i fabryk nie wyłączymy, wracając do jaski. To jest proces, który jak będziemy zastępować węgiel czymś innym, to on też potrwa. No i teraz jak patrzymy na węgiel, czyli na paliwa kopalne. No, paliwa kopalne, wielka trójca, to jest ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. W Polsce ropy naftowej nie mamy. Kupujemy wszystko i ropę, i produkty ropopochodne. I jako ciekawostka, nawet w tym roku połowę kosztów to połowę z Rosji kupiliśmy. Nawet w tym roku paliw ropopochodnych. Gaz ziemny też w 80 paru procentach z importu mamy. W Polsce mamy kilkanaście procent własnego wydobycia gazu ziemnego i potęgą gazową też nie będziemy. No mamy węgiel. Tak, oczywiście, ale nasz węgiel no i średnio konkurencyjny w skali światowej. Znaczy on się jakoś spina przy bardzo wysokich cenach węgla,
No ale tylko wtedy. I też przy różnych dotacjach. Zresztą pomyślmy, jak się wydobywa węgiel na świecie. Odkrywka. Koparka ładuje węgiel na ciężarówkę, jest tam w Kazachstanie, Rosji, Australii, Chile, Indonezji, Mozambiku. No i to jest łatwo dostępny węgiel, złoża. Jeżeli nie odkrywka, to pod ziemią płytko położone, węgla wysokiej jakości. No właśnie, Polsce... te węgle to jest 300-400 metrów, my jesteśmy na wysokości, znaczy na głębokości 1200 gdzieś, tak? Z tego, co... Oczywiście, nasz węgiel po prostu jest drogi. To nie tylko jest kwestia głębokości, ale też już wysokich temperatur na tej głębokości, więc trzeba aktywnie klimatyzować, bo nikt nie pracuje w temperaturze 40 paru stopni, trzeba po prostu zapewnić chłodzenie tym ludziom. Mamy przebrane złoża węgla, mamy uskoki geologiczne, zagrożenie wybuchem metanu. Te kopalnie też już są stare, na przodek się jedzie pół godziny albo dłużej. Ten no właśnie, węgiel... stąd moje pytanie. Czy jest szansa na rewitalizację tych kopalni w ogóle? Dobra, to jest bardzo szeroki wątek znowu. Węgla w Polsce mamy jeszcze sporo pod ziemią. Jak powiedział pewien ważny polityk, na 200 lat. A nawet na 300. Jak tak policzyć ile tego węgla, ile tam miliardów ton mamy pod ziemią i podzielić przez roczne wydobycie, to wychodzi, że mamy na 200-300 lat tego węgla. Ale... No nie wydobędziemy węgla 3 km pod ziemią, bo to było absurdalnie kosztowne, nawet jak technicznie no, do pomyślenia. A to węgiel tak zaporowo drogi, że po prostu nasza gospodarka tego nie wytrzymała. Nie zrobimy odkrywki pod Wielkopolskim Parkiem Narodowym, prawdopodobnie, chociaż tam też jest węgiel. Poza tym, my nie wydobywamy całego węgla, który jest w złożu. Jak pan siedzi w Katowicach, no, sami też są złoża i pod Bytomiem. Nie wydobywamy 100% węgla ze złoża, bo by nam prosto co jest na górze po prostu wzięło i siadło ileś tam metrów. Wydobywamy kilkanaście procent, tak żeby to można było no, utrzymać bez zawalenia się. Wydobycie to jest zdobycie węgla w Polsce. Kamienny i brunatny, znormalizowane na jednostki kaloryczne, bo brunatnego w tonach wydobywam mniej więcej tyle, co brunatnego, ale że brunatny ma mniej więcej 1/3 kaloryczności kamiennego, to energii z tego mamy dużo mniej. No widać, jaki jest trend. Spoko. Wydobywamy węgla coraz mniej. W tym roku będzie pewnie jeszcze mniej, pomimo wielkiej mobilizacji. I w zasadzie... Nie bardzo patrzymy na kwestie geologiczne, czy opłacalności, czy trendów. To mamy węgla nie na 200 lat, a tak funkcjonalnie powiedzmy na 20 i to wygaszania górnictwa do lat w ciągu 20 lat. Zresztą Polska przyjęła cel zamknięcia górnictwa do lat 40 na Śląsku. Tak więc jakby to wszystko na pewno jest spójne. Nie, i tak jesteśmy ostatnim krajem w Europie. Niemcy do lat 30, wszystkie inne kraje... Grecja, Bułgaria też lata 30. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który do lat 40 chce utrzymać wydobycie. Zresztą to jest mniej więcej zgodne z tym, ile tego węgla potencjalnie mamy tutaj do dyspozycji. Zresztą mając świadomość, że to wydobycie węgla mamy dlatego, że je dotujemy tak w ostatnich 20 paru latach to średnio była kwota rzędu 10 miliardów złotych rocznie dokładana do wydobycia tego węgla. Więc miejmy świadomość, że węgiel jest czymś, co mamy, co możemy traktować jako paliwo przejściowe, oczywiście, bo też mamy mało gazu. I to jak nie od ruskich oligarchów, to od szejków arabskich też nie w naszym interesie ten gaz. Więc węgiel jak najbardziej będziemy wykorzystywać, ale miejmy świadomość, że to jest coś, co jest myśleć, jak od tego odejść no, do lat 40. A pewnie a można by do 30, jak się zakręcić z tą transformacją. Wspomniał pan o Niemczech, trochę odejdę od tematu, ale właśnie zadziwiające jest to, że Niemcy odchodzą również od tych źródeł nuklearnych, tak? Zamykają dwie ze swoich. Więc zapytam w tym momencie, jaka jest w ogóle przyszłość, prognoza dla Niemiec, bo w tym momencie jakie oni mają plany, skoro tutaj zamykamy kopalnie, tutaj gazu też nie dostaną, więc jaka tam w ogóle wejdzie ta polityka? No, doskonałe pytanie. Wie pan, w sali swojej zrobić mały wykładzik. Akurat Niemcy są tylko pewnym przykładem. Tak? To jest kraj, który stwierdził, że odchodzi od atomu. Z różnych względów. To były głównie względy polityczno-socjologiczno-psychologiczne. W pewnym stopniu też ekonomiczne, bo oni mają stare elektrownie, które już są dosyć kosztowne w utrzymaniu i w naprawie. Nowych nie chcą budować. Zresztą nowe elektrownie jądrowe są bardzo drogie. To wynika z kilku czynników. Nie tylko z tego, że są drogie, bo są drogie, ale też z opóźnień przy budowie, trudnością z znalezieniem inwestorów. Więc jak patrząc może globalnie, atom na świecie jest budowany i będzie budowany, ale według wszelkich raportów będzie drobnym uzupełnieniem dla odnawialnych źródeł energii, dla wiatru i słońca.
Jak patrzymy na różne prognozy, czy Międzynarodowej Agencji Energii, czy innych organizacji, to powiedzmy już w połowie stulecia atom w miksie energetycznym będzie miał udział od kilku do kilkunastu procent. A OZE w miksie elektroenergetycznym 80% gdzieś. I Więc będzie rzeczywiście. po prostu wiatr i słońce plus trochę atomu. W niektórych krajach będzie więcej, na przykład we Francji, w innych mniej, jak w Niemczech. Gdzie będzie na tej skali Polska, to jeszcze można dyskutować. Jakie są prognozy, jeżeli chodzi o Niemcy w tym momencie? Dobra, sprawa jest bardzo prosta. Jak myślimy o tym, żeby odchodzić od paliw kopalnych, to pytanie jest, jakie mamy opcje, skoro nie paliwa kopalne. Lista jest bardzo krótka i ona nam bardzo formatuje dyskusję. Skoro nie paliwa kopalne, to co? Oczywiście nie z dnia na dzień, tak? To nie jest tak, że jutro włączymy węgiel, nie będzie samochodów, diesla i tak dalej, tak? Pytam się w połowie stulecia, czym dysponujemy, jeżeli jestem bez paliw kopalnych. Turbiny wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie jądrowe i biomasa. To jest z perspektywy polskiej. W Polsce nie ma dużych możliwości na energetykę wodną. Miejscami na świecie jest, w Polsce nie ma. I te inne źródła energii, które są dostępne, będą pełnić bardzo uzupełniającą rolę. Energetyka wodna, kolektory słoneczne, które dają ciepło, trochę ciepła z geotermii, gdzieś tam się wyciśnie coś do spalania odpadów, ale to wszystko będzie drobny margines w porównaniu z tą wielką czwórką. I teraz fundamentalna myśl jest taka, że źródła energii o największym potencjale, wiatr, słońce i atom, wszystkie dostarczają prądu z siebie. I turbiny wiatrowe, i panele fotowoltaiczne, elektrownie jądrowe. To jest olbrzymia zmiana w stosunku do tego, co jest teraz. Bo teraz my spalamy paliwa kopalne, to jest chemiczny nośnik energii, utleniamy, wydziela się ciepło i z tym ciepłem coś robimy. Nie grzejemy nasz dom tym ciepłem, procesy przemysłowe grzejemy, albo podgrzewamy wodę, robimy parę, ona kręci turbiną, generatorem, mamy elektrownię tam węglową albo gazową. Ze sprawnością kilkudziesięciu procent energię chemiczną paliwa zmieniamy w prąd. Tu mamy prąd bezpośredni. Mamy też trochę biomasy, ale tej biomasy jest naprawdę niewiele. Niemcy mają podobne warunki jak Polska, więc to jest mniej więcej też lista niemiecka. Ważna informacja, ceny energii, złotych za megawattogodzinę, z wiatru i słońca bardzo spadły w ostatnich latach. Jest to bardzo tanie megawattogodziny, najtańsze. To są akurat dane średnie światowe, ale w Polsce jest ciut drożej, ale niewiele drożej. Atom niestety daje wielokrotnie droższy prąd. To jest LCOE, to jest Levelized Cost of Electricity, to jest cena, za którą inwestor musi sprzedać energię, żeby wyjść na swoje, przy założonej stopie dyskonta. Jak sprzeda drożej, to zarobi. Jak sprzeda taniej, musiałby ukraść do interesu. Więc to jest po prostu to, ile jakby, no, za ile ta energia jakby jest, no, plus potencjalnie zysk. Atom, jak widać, jest dużo droższy, ale ma tą zaletę, że jest stabilny. A to są źródła pogodozależne. I teraz przechodząc do Niemiec. Ja może przejdę tutaj przez prognozy małe, nie będę się opowiadał, co inwestują Chiny. Też ciekawostka, bo Chiny inwestują w elektrownie na paliwa kopalne już bardzo mało, jakieś 10% swoich środków, które wydają na inwestycje w źródła energii w sektorze elektroenergetycznym, kilka procent na program jądrowy, zresztą największy na świecie, a 80 kilka procent Chińczycy wydają na odnawialne źródła energii. My w Polsce często narzekamy, że Bruksela to nam każe inwestować w to OZE. No właśnie, a co Bruksela właśnie może kazać Chińczykom? No. Czyli faktycznie jest tak, że jest to opłacalne i nie jest to żaden spisek, tak? Tak, absolutnie tak. Dobra, miały być Niemcy, doszliśmy do Niemiec. Niemcy planują bardzo szybką rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Tu mamy wiatr i słońce pokazane. Ile mieli w 2020 roku, ile planują za 8 lat. No widać, że bardzo duża rozbudowa i fotowoltaiki, i wiatru na lądzie, i na morzu. Chcą budować, to są plany przed kilku miesięcy, mniej więcej 20 gigawatów rocznie fotowoltaiki chcą stawiać i 10 wiatru na lądzie, mniej więcej 5 na morzu w ciągu kilku lat najbliższych. To są plany jeszcze sprzed 24 lutego, sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Reakcja Niemiec była taka, że chcą to przyspieszyć, więc chcą budować więcej i szybciej. I teraz, dobra. Jak już się bawimy trochę w obrazki, to się pobawię dalej w te obrazki. Możemy tak robić? Możemy, możemy, jasne. Tylko dobra, nie... jedziemy. Wiatr i słońce w polskich warunkach, czy niemieckich, bo to w zasadzie mam bardzo podobne warunki klimatyczno-pogodowe w Polsce i w Niemczech, więc w zasadzie można jednym tchem prawie wymieniać. Mają tak, że tu mamy ilość energii produkowanej z jakichś instalacji, fotowoltaika. Dużo prądu mamy w miesiącach słonecznych, letnich, jak powiedzmy od kwietnia do września, października, a w miesiącach zimowych mamy tego prądu z fotowoltaiki bardzo mało. No proste, dzień krótki, słońce jest ponad horyzontem, duże zachmurzenie jeszcze, a bywa, że śnieg jeszcze przywalił nam panele. Wiatr ma odwrotnie. Wiatr silniej wieje na jesieni i zimą, słabiej wieje latem. I teraz jak połączymy
farmę wiatrową z fotowoltaiczną, także farma wiatrowa daje nam rocznie 2,5-krotnie więcej energii od fotowoltaicznej, to co miesiąc mamy prawie tyle samo energii. I to jest całkiem fajna rzecz. Oczywiście nawet jak mamy słoneczne lato, to o północy 30 czerwca mamy zero prądu z fotowoltaiki w środku nocy. I nawet jak mamy wieczną jesień, zimę, to i tak możemy mieć kilka dni pod rząd, kiedy nam nie wieje. Oczywiście tak, ale średnio miesięcznie mamy już podobne ilości energii. Dobra. O biomasie na razie nie będę komentował, bo to jest ciekawy case, ale można z biomasy mieć trochę biometanu. Powiedzmy, że kilka miliardów metrów sześciennych biometanu możemy mieć samej biomasy odpadowej, bez żadnych praw energetycznych. No i teraz tak. System energetyczny w przyszłości jest zelektryfikowany. To nie, bo dzisiaj mamy kilka systemów energetycznych. Paliwo do baku sobie. Prąd do odbiorców sobie, osobną ścieżką. Węgiel czy gaz na ciepło też osobną ścieżką w stosunku do tych pozostałych. Przyszłość jest zintegrowana elektrycznie, sektorowo, czyli elektryfikujemy wszystko. I ogrzewanie budynków, i elektromobilność, i w ogóle wszystko, co się da. Więc źródła energii w przyszłości produkują prąd. Wszystko jest zelektryfikowane, gada sektorowo i prąd jest efektywny, bo jak wiemy, sprawność silnika benzynowego to jest mniej więcej 30%, elektrycznego ponad 90%, więc od razu trzykrotnie zmniejszamy zużycie energii. Podobnie ogrzewanie domów pompą ciepła jest trzykrotnie, czterokrotnie sprawniejsze niż nawet pieckiem gazowym i wielokrotnie sprawniejsze niż niesprawny piec węglowy. I teraz tak, jak myślimy o prądzie, dobra, zabawimy się bardziej. Tu ma pan zużycie prądu, bo macie, drodzy słuchacze, zużycie prądu w Polsce w pierwszym tygodniu zeszłego roku. Noc sylwestrowa. Polska 15 gigawatów prądu ciągnie. Później ludzie idą spać, zużycie prądu maleje, później się budzą, włączają to tamto. No i tak mamy mniejsze, większe zużycie prądu. Dni pracujące, tu na przykład są dni pracujące, większe i wolne, tu Święto Trzech Króli, mniejsze. Dobra. Przejdę do symulatora, żebyście zrozumieli, o co chodzi, bo w sumie to mógłbym zrobić to... A nie, tam zacząłem od Excela, to nie będzie. To jest to, co już znamy. Zużycie prądu w Polsce w pierwszych tygodniach zeszłego roku. To bazuje na danych KSF. Kraje sieci elektroenergetyczne udostępniają, ile prądu Polska odżywała godzina po godzinie, wszystkie godziny roku. Mhm. I mamy też informacje z KSE, ile nam, to jest przeliczone, ile nam gigawat w turbinach wiatrowych dawał prądu godzina po godzinie. Tu na przykład wiatry pracowały na 11% te wiatraki. Tu gdybyśmy mieli offshore, można oszacować, ile by to dawało. Czym jest offshore? Nie mamy, ale można oszacować przy danym wietrze. Ile by nam dawały turbiny wiatrowe z gigawata na morzu, gdybyśmy je mieli? Więcej niż na lądzie trochę. A tu fotowoltaika. No w środku nocy już się zero nam daje fotowoltaika. Trzeba poczekać do godzin porannych, gdzieś tam 8-9, żeby coś zaczęło dawać. Ale 1 stycznia słońce szybko zachodzi i się kończy. I teraz tak. W tam 2021 roku mieliśmy mniej więcej, zaokrąglając, 5 gigawatów w fotowoltaice i na lądzie. I teraz jak spojrzeć tutaj, co widzieliśmy, to jest to, co nam dawało te 5 gigawatów w fotowoltaice i w wietrze. Coś tam dawało, ale zawsze dużo mniej niż potrzebujemy. Tu obok jest fokus na źródła energii. Zielone, ile wiatr nam dawał? Te 5 gigawatów wiatru, ile? I 5 gigawatów w fotowoltaice. Dużo nam daje 5 gigawatów w fotowoltaice zimą? No nie jest. Ledwo widać, prawda? No oczywiście. Ale jak spojrzymy, co się dzieje w lecie, tu mamy kwiecień, tu mamy lipiec, to ta fotowoltaika zaczyna już codziennie coś tam produkować. Za to wiatr wieje słabiej, jak widać, prawda? Mm-hmm. No już wiemy. Mamy więcej niż 5 gigawatów fotowoltaiki. Mamy mniej więcej 10. Ja może wpiszę, że 10. I nam się to przeliczy teraz. No to 10 daje oczywiście więcej prądu. I teraz jak przychodzi dzień, gdzie na przykład w kwietniu to widać, gdzie i ładna jest pogoda słoneczna i zawieje jednocześnie, to widać, że te wiatraki i fotowoltaika już trochę prądu nam dają w Polsce. Oczywiście cały czas za mało. Dobra, i teraz wracając do Niemiec trochę. Mówiłeś trochę o Polsce, trochę o Niemczech, takie pytanie było. Zasymulujmy, co było, gdyby Polska miała niemieckie OZE. Czyli zaokrąglając, 50 gigawatów wietrze na lądzie, 10 na morzu i 50 gigawatów fotowoltaiki. Czyli w Polsce stawiamy niemieckie OZE. To, co Niemcy już tam mieli 2 lata temu. Co by się działo? Same polskie kopalnie, elektrownie węglowe zużywają 15% polskiego zużycia prądu, taka ciekawostka. Gdybyśmy ich nie potrzebowali, to byśmy trochę mniej prądu potrzebowali.
Co się teraz dzieje? Jak spojrzymy na to, co już znamy, no to widać, że często mamy, dobra, że czasem mamy nadprodukcję prądu. Niesamowite. Czasem mamy niedobory. Mhm. Jak tak spojrzeć, no to widać, że to jest zimą, typowe. Kilka dni nie wieje, zong, kilka dni wieje mocno, prawda? Latem z kolei, no, co dzień w ciągu dnia mamy nadwyżkę prądu, a w nocy nie mamy. No bo nie świeci. To jest samo OZE, tak? Bez uwzględnienia. To jest samo OZE, tak. To jest też te niemieckie OZE, stawiamy w Polsce i patrzymy, co się dzieje. I jako ciekawostkę możemy zobaczyć, że w Polsce byśmy produkowali, potrzebujemy 150 terawattogodzin prądu w tym scenariuszu. Sam wiatr na lądzie nam tyle daje, jeszcze wiatr na morzu i fotowoltaika. W sumie produkujemy o połowę więcej prądu niż potrzebujemy ponad. Super. Ale w czym jest problem, proszę mi powiedzieć? Nie wiem. No, mały problem jest z tym, że nam się dużo energii marnuje. Aha. A duży problem polega na tym, że przez 1/3 czasu mamy niedobory prądu. No właśnie, wtedy wchodzi ta elektrownia. I wtedy jest problem. Dobra, zróbmy najprostszą możliwą rzecz. Czyli powiedzmy, że jak potrzebujemy 20 gigawatów w jakiejś godzinie, a wiatr i słońce dają nam 5, to brakujących 15 będziemy mieli z dyspozycyjnej generacji gazowej. Włączymy gazówki na 15 gigawatów, żeby uzupełnić to, co nam brakuje. Oczywiście można policzyć, ile gazówki gazu spalą w tej godzinie. I możemy tak posumować godzina po godzinie przez cały rok. Są warunki pogodowe z zeszłego roku. Ile gazu ziemnego byśmy potrzebowali, żeby to nam działało? Oczywiście łatwo to policzyć, wychodzi mniej więcej tyle. 4 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego. To jest Polska obecnie zużywa jakieś 20. Jest to 20% polskiego zużycia gazu ziemnego. A zróbmy jeszcze jedną prostą rzecz. Zwróćmy uwagę, co tutaj dzieje się latem. Latem mamy, wspomniałem, w ciągu dnia nadprodukcję prądu, w nocy niedobór. Więc zróbmy magazyny prądu, ale niewielkie. Nie na miesiące, na tygodnie, dni czy, tylko na godziny. Zmagazynujemy prąd na kilka godzin w lecie. I zobaczmy, co się stanie. Ja dam tutaj magazyny. Nie wnikałem, czy duże, czy małe. Na razie mam mniej więcej, no blisko, 10 gigawattogodzin mam w elektrowniach sztuwopompowych. Są obecne magazyny w Polsce. Chcemy to rozbudować. Ja tu dorzucę jeszcze trochę baterii. Nie wnikałem, czy dużo, czy to mało. To jest materiał na osobną dyskusję. To jest sporo, ale realistycznie sporo. I co wtedy się dzieje? To niebieskie, to znaczy jedziemy na prądzie z magazynów. Oczywiście nie próbujemy mieć prądu na te kilka dni, kiedy nie wieje. Tu będą działać gazówki. To coś mówię, gazówki działają rzadziej teraz i mniej gazu potrzebujemy. Ile? 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego nam załatwia bilansowanie systemu. To jest kilka procent polskiego zużycia gazu ziemnego. To jest nic. Niesamowite. Gdyby to nawet był gaz ziemny, te emisje z tego byłyby 3 miliony ton dwutlenku węgla. Ile obecnie pochodzi z polskiej produkcji prądu emisji? Jakieś 130-140 milionów ton CO2. Tu byłyby 3, gdyby to był gaz ziemny. Ba, nawet gdyby to był węgiel, to byłoby koło 10. Gdybyśmy bilansowanie robili węglem. Właściwie węgiel się słabo nadaje do bilansowania, ze względu na dużą bezwładność tych instalacji. To można sobie z tym radzić na pewien sposób, ale nie chcę teraz wchodzić w szczegóły techniczne. Ale było o Niemczech. Oczywiście to jest Polska, to są niemieckie OZE i polskie zużycie prądu. Niemcy zużywają dużo więcej prądu niż Polska. Mniej więcej tak jak Polska, tutaj mamy 150 terawattogodzin, to Niemcy zużywają jakieś to 480. Ja zmienię to, powiedzmy, tak trochę na czuja, żeby dopasować. To będzie, ostrzelam trochę, jeszcze nie robiłem tego eksperymentu. A, przesadziłem. Znowu przesadziłem. 280. No dobra. To jest mniej więcej niemieckie zużycie prądu. 480 terawattogodzin rocznie. I teraz pytanie. Jak niemieckie OZE radzą sobie z niemieckim zużyciem prądu? Zagadka. Odpowiedź brzmi, nie radzą sobie. Prawda? Nic dziwnego, to jest tak duże zużycie prądu, że niemieckie OZE po prostu nie wystarczają. Gdybyśmy chcieli to uzupełnić dyspozycyjnym gazem, to trzeba tego gazu z 50 miliardów metrów sześciennych. Strasznie dużo. I Niemcy mają ten problem. Muszą dopalać dużo, jak nie gazu, to węgla albo atomu. Prawda? No tak. Ale
Jak wspomniałem, Niemcy rozbudowują swoje OZE, chcą mieć ich więcej. No, podają, że na wietrze na lądzie chcą mieć 110 wkrótce. Wietrze na morzu chcą mieć tam ze 30, a tu chcą mieć 200. No i wtedy już schodzimy do poziomu, gdzie 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego do uzupełnienia zaczyna być nieźle. Jakbyśmy jeszcze poprawili efektywność energetyczną, powiedzmy, tutaj ocieplimy domy, coś tam zrobimy. To jest temat rzeka oczywiście, to wszystko robię w prezentacji, bo teraz mamy też kwestię elektryfikacji transportu, zażywania na ciepło, ogrzewania i tak dalej. Można się tym bawić. Może jakby... Panie Marcinie, wniosek jest taki, bo trochę już zaczynam się czuć jak na korepetycjach. Generalnie Niemcy stawiają na dalszy rozwój OZE i nie jest wcale ja to... Ja może pokażę scenariusz finalny dla Polski, jakby to wyglądało, gdybyśmy postawili scenariusz... Dobra, nam dam 100% OZE scenariusz, bo czemu nie? Momencik. Dla Polski skomentuję, co to znaczy. Jeszcze dodam tutaj taryfy dynamiczne, mniejsza teraz zrobię. Dobra, przeliczę. O. To jest scenariusz, w którym w Polsce elektryfikujemy transport, mamy elektromobilność, domy ogrzewamy prądem, głównie przez pompy ciepła, chociaż nie tylko. I jeszcze mamy sektory, których nie da się zelektryfikować, takie jak lotnictwo na przykład, żegluga dalekomorska, czołgi i tak dalej. Tam trzeba będzie stosować wodór. Gdyby to był wodór z elektrolizy, trzeba byłoby na to sporo terawatogodzin prądu. Uwzględniamy to. Stawiamy też elektrolizery, 35 GW. I co nam wychodzi? No, że tak naprawdę cała gospodarka polska może działać w oparciu o mniej więcej takie moce wiatru i słońca, bez atomu. I trzeba by to dopalać dyspozycyjnie metanem mniej więcej w takiej ilości. To może być biometan. To już jest tak mała ilość metanu, że to może być biometan. Oczywiście można też postawić na atom, nie ma problemu. Tu mamy nadprodukcję 100, dobra, wyłączne taryfy dynamiczne, żeby było jakby czyściejsza sytuacja. Gdyby nie bawić się w sygnał cenowy, oczywiście trzeba byłoby trochę więcej, dwukrotnie więcej, mniej więcej gazu ziemnego, czy albo biometanu, też jest do... Dobra, i teraz mamy 130 terawatogodzin prądu na elektrolizę. Ważna rzecz, to jest system zelektryfikowany, na prądzie z wiatru i słońca. Elektrownie jądrowe też dostarczają prądu, i fundamentalna myśl. Nieważne, czy pójdziemy w system, który jest na wietrze, słońcu, czy na atom, tak naprawdę prawie cały system jest taki sam. Elektryfikujemy wszystko, co się da, łącznie z transportem i ogrzewaniem budynków pompami ciepła. I teraz modernizujemy budynki. I te sektory, gdzie się nie da zelektryfikować bezpośrednio, potrzebujemy wodoru z elektrolizy i też podobną ilość wodoru będziemy chcieli zrobić z atomu. Zwróćmy uwagę, ile trzeba by tego atomu, żeby zastąpić nasze OZE, żeby była taka sama produkcja wodoru, tak to sobie ustawmy. 130 było terawatogodzin, tutaj mamy, o proszę, 50 gigawatów w atomie też nam załatwia sprawę. No jedno wychodzi w zasadzie. Oczywiście można też wymieszać OZE z atomem w jakichś proporcjach. Też zadziała. Bilansowanie robią wtedy elektrolizery. My z tym jest ten problem, że on jest sporo droższy od scenariusza OZE. Tutaj też mamy dużo większą wartość dodaną dla polskiej gospodarki, bo większa część państwa wartości będzie w Polsce niż w przypadku scenariusza atomowego. Tu wchodzą jeszcze inne myki, o których nie mówiłem, na przykład magazynowanie ciepła w magazynach, jeszcze inne rzeczy. Panie Marcinie, teraz będę musiał panu przerwać niestety. Mam pytanie. Ja właśnie skończyłem. A, okej. Okay. Jaka jest szansa na wprowadzenie tych rozwiązań? Ile to będzie trwać w ogóle? Bo my to tak lubimy wszystko. To zależy, jak bardzo się za to weźmiemy. Na razie pracowicie torpedujemy te działania, blokując ten scenariusz. Nie wnikając, dlaczego to blokujemy, to też jest jakby ciekawy wątek. Gdybyśmy odkorkowali proces regulacyjny, typu likwidacja zasady 10H, albo jej daleko idąca liberalizacja, wprowadzenie obszarów go to areas, na przykład dla wiatru, że mówimy, tu jest teren planowany pod farmy wiatrowe. Tu będzie przyłącze. Tu wiemy, że nie ma gęstej zabudowy, nie ma obszarów lęgowych ptaków drapieżnych, korytarzy przelotowych ptaków i tak dalej. Po prostu mamy obszar pod farmy wiatrowe, zapraszamy inwestorów do licytacji. Papierologia będzie prosta, szybka i w ogóle. Równocześnie zrobimy przyłącze i tak dalej. Jakieś 2-3 lata i mamy działającą farmę wiatrową, fotowoltaiczną jeszcze szybciej. Więc kwestia systemu energetycznego to jest w ciągu dekady możemy zrobić większość roboty. Jak się za to weźmiemy? Oczywiście kilkanaście lat było wskazane, żeby to stopniowo się rozkręciło.
Ale nie tylko źródła energii. Na przykład kwestia sieci ciepłowniczych. Bardzo ważna rzecz. Systemy ciepłownicze też można 2-3 lata zrobić. Jedną z moich czapeczek jest czapeczka z NCBR-u, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie jestem przewodniczącym Komitetu Monitorującego Projektu Europejskiego Zielonego Ładu. I jednym z naszych projektów są ciepłownie oparte, bazujące na OZE. I w wyniku konkursu właśnie powstają teraz dwie. W Wisbarku Warmińskim i Sokołowie Podlaskim. W tym roku ruszyły prace. W przyszłym roku, 2023, one już będą działać jako część systemów ciepłowniczych polskich miast. Więc w zasadzie też 2-3 lata to jest kwestia tego, żeby robić transformację ciepłownictwa w Polsce. Można by to zrobić i nie ma powodu, żeby czekać z transformacją w jednej miejscowości, aż się zrobi ją w poprzedniej. Oczywiście nie mamy kompetencji, żeby wszędzie teraz w Polsce to zrobić, więc też powiedziałem, że kilkanaście lat możemy mieć ciepłownictwo bezemisyjne. Powiedziałbym tak, do lat 30. możemy zdecydowaną większość transformacji mieć, jeżeli odkorkujemy ją regulacyjnie i legislacyjnie. Nie tylko mówię o 10H, mówię też o kwestiach budowy sieci. Zresztą swoją drogą, jak wszystko elektryfikujemy, nieważne czy prądem z wiatru, słońca, z atomu, czy jakkolwiek, to zużycie prądu i tak w Polsce nam wzrośnie mniej więcej 2,5-krotnie. Więc i tak czekają nas duże inwestycje w sieci elektroenergetyczne na poziomie 200 kilkudziesięciu miliardów złotych, trzeba dodatkowo w to włożyć. I to jest duża kasa, ale ile w tym roku wydamy na import paliw kopalnych do Polski? Około 200 miliardów. Więc 200 miliardów wyślemy za granicę na zakup czegoś, co puścimy z dymem i kupujemy następne. Naprawdę w porównaniu choćby z tymi pieniędzmi, abstrahując z kosztów klimatycznych, smogowych i tak dalej, to wydatki na poziomie 100-200 miliardów na infrastrukturę to nie są takie duże. Zresztą to pieniądze, które nie popłyną do ruskich oligarchów czy do szejków arabskich, tylko będą te sieci elektroenergetyczne, ciepłownie, magazyny ciepła, biogazownie i tak dalej, termomodernizacje i tak dalej, robione przez polskich pracowników w Polsce, duża część w polskich fabrykach tego będzie, na kablach zrobionych w polskich fabrykach, z miedzi z KGHM-u i tak dalej. To jest wielki program infrastrukturalny. I jak ktoś się boi utraty miejsc pracy, na przykład w górnictwie, to uspokoi, jak już zostali programem infrastrukturalnym, to ci wszyscy ludzie będą mieli każdy po 5 ofert pracy dobrze płatnej. No właśnie też o to chciałem pytać, czy są te miejsca pracy uwzględnione przy tych reformach, ale już dostałem odpowiedź. To jest taki program infrastrukturalny, że po prostu daj Boże. Zadaję panu pytanie teraz kolejne. Czy w tym momencie my nie robimy w ogóle tego, do czego musimy się dopiero teraz obudzić? 200 miliardów złotych to są potężne pieniądze. Kilka czynników. Pierwsze, przyzwyczajenie. Nie jesteśmy innowacyjnym krajem. I nasze elity w sektorze elektroenergetycznym też nie są szczególnie innowacyjne, a jak weźmiemy szefów tych instytucji, tak to nie są innowatorzy na miarę Elona Muska, tylko goście czasem nadania politycznego, niejednokrotnie mierni, bierni, ale wierni, którzy ostatnio czego potrzebują, to jakaś rewolucja energetyczna, a poza tym oni są monopolistami, nasze firmy energetyczne. Monopolom jest dobrze z ich monopolem i bardzo im konkurencja przeszkadza. A tutaj tak naprawdę otwieramy rynek dla niezależnych inwestorów, prosumentów. To kompletnie rozwala model biznesowy naszych kochanych monopoli, które obsiedli ludzie z nadania politycznego. Więc oni nie popierają tego, bo to rozwala im ich działalność. To jest pierwsza przyczyna. Druga też jest polityczna. Kurczę, sektor elektroenergetyczny, żadna tajemnica, jest największym dobrodziejem klasy politycznej. Synekury, konfitury, gigantyczne przepływy finansowe. Wszyscy to wiemy. I teraz tak, najprościej. Jak siedzisz sobie w domu zeroenergetycznym, masz własną fotowoltaikę, obok jest niezależny inwestor, który zarządza klastrem, ma jakąś tam biogazownię, jakieś wiatraki i ci sprzedaje prąd, to co to oznacza dla tych monopoli energetycznych i tych wszystkich synekur i konfitur? Ile oni ci sprzedadzą prądu, gazu, węgla? Praktycznie nic. Prawda? Dla nich to jest katastrofa. No więc z ich punktu widzenia nie można tego dopuścić. Żeby siedział w domu zeroenergetycznym i żeby niezależny inwestor obsługiwał klaster energetyczny i żeby to on coś zarabiał, a nie on. No i to kolejna rzecz to jest to, że mamy węgiel, mamy interesy węglowe, się kurczowo tego trzymam. Jak wspomniałem, nie tylko Europa idzie w stronę odchodzenia od paliw kopalnych, ale to ruszyło intensywnie i w Chinach, i w Stanach, i teraz w Australii, i w Indiach. To jest trend światowej inwestycji w tym kierunku. My z siebie to trochę robimy skansen. To właśnie w Polsce szanuję w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę i sytuacji na rynkach paliw kopalnych. Powiem tak, im więcej mielibyśmy OZE,
tym mniej potrzebowalibyśmy ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla. A że wszystko to importujemy, ropę prawie całą, gaz w zdecydowanej większości, węgiel też milionami co ton, co sobie uświadomiliśmy, kiedy zbanowaliśmy import węgla z Rosji. Nagle się okazało, że w Polsce nie ma węgla. Dokładnie tak. A jak jest, to jest zaporowo drogi albo badziewnej jakości. Więc każda tona mniej ropy, gazu ziemnego i węgla to jest nasze lepsze bezpieczeństwo energetyczne, lepszy bilans handlowy i tak dalej. Więc im bardziej rozwijamy odnawialne źródła energii i poprawiamy efektywność energetyczną, tym lepiej. Dlaczego nie wspomniałem o atomie? Bo jak pójdziemy w atom, to będziemy go mieć za kilkanaście lat dopiero. A my kryzys energetyczny mamy już teraz. A jak wspomniałem, budowa wiatraków, fotowoltaiki czy działania efektywnościowe to jest kwestia dwóch, trzech, kilku lat i już mamy bezpieczeństwo energetyczne, lepszy bilans handlowy i tak dalej. Więc czekanie, powiem tak, z punktu widzenia koncernów energetycznych, pomysł, żeby budować atom i to budować go tak, budować, może będzie w latach 30., może 40., a do tego czasu cały czas nic się nie zmienia. No. Słyszałem, że największy problem z atomem jest taki, że nie wiadomo, która władza będzie w trakcie końca budowy i komu będzie on zasługi swoje. No, znaczy, ale jestem pryncypialnie antyatomowa, to może mieć sens, ale... I nawet jak w Polsce będzie kilka gigawatów atomu, pokazałem, gdybyśmy chcieli w ogóle oprzeć na atomie, to jest 50 gigawatów, tak? I jak tam będzie kilka gigawatów, no to co to zmienia? No i tak generalnie 90% będzie mieć z OZE, tak czy inaczej. A w ogóle cała reszta systemu z elektrolizerami, elektromobilnością i tak dalej będzie zasadniczo taka sama. Prawie. Więc cała ta kłótnia o atom po prostu mniejsza. Mam do pana pytanie jeszcze odnośnie Chin, bo pojawiają się też właśnie plotki odnośnie tego zamkniętego obiegu i tak samo ci sami ludzie mówią o tym, że dlaczego Unia tak bardzo naciska Polskę, a nie skupia się właśnie na Indiach czy na Chinach, żeby od nich tutaj wymusić zmniejszenie tej emisji, ale pan w swojej ja prezentacji na litość boską. Udowodnił, że... Ktoś się cegłą na pomyśl, na egzaminie już taki przepraszam, farmazona opowiada. Ale jest Unia to bardzo... Europejska może coś zrobić w Unii Europejskiej. Jakie Bruksela ma przełożenie na Pekin? Co Bruksela może kazać Pekinowi? No tu się zginać u pingwina może kazać, tak? Zatem w naszym interesie jest nasze europejskie bezpieczeństwo energetyczne, a nie chińskie. My działamy tutaj, gdzie coś możemy zrobić. Takie powiedzenie, że dlaczego ci, nie wiem, aktywiści klimatyczni w Polsce to protestują w Polsce, a nie w Chinach, tak? No tak, tak. Bo tu mamy przełożenie, tak? Ja też tutaj edukuję, bo mówię po polsku, bo tu mam kontakty, a nie edukuję Chińczyków w Chinach, bo mi to za bardzo nie wychodziło. Zresztą Chińczycy i tak robią dużo więcej niż Polska. Żeby nasze inwestycje wyglądały proporcjonalnie tak jak chińskie, byłbym cały bardzo szczęśliwy. Swoją drogą... Moment, dobrze, jak już... Żebym ja to jeszcze odgrzebał teraz. Moment. Zobaczę. O, dobra. Udostępniam znowu ekran. Dobra. Pokazałem wcześniej, w co inwestują Chińczycy. I to jest mniej więcej trajektoria, którą co Chińczycy, jak chcą mieć miks elektroenergetyczny w kolejnych latach. Oczywiście dzisiaj mają miks w większości oparty na paliwach kopalnych, tak? Na węglu. Ale już jak do niedawna węgiel w Chinach to było tam, nie wiem, 70-80% miksu energetycznego, teraz to jest 55%. Dużo mniej niż w Polsce. I za chwilę będzie bardzo maleć. Chińczycy nie mają celu wyzerowania emisji 2050 roku, tylko 2060, czyli następna dekada. Jeszcze zwróćcie uwagę, co u Chińczyków będzie produkować im prąd? No głównie OZE, tak? Tam też będzie atom i tu w zasadzie kropka, tak? Trochę gazu jako dyspozycyjne źródło energii uzupełniające, kiedy nie wieje, nie świeci. I też to generalnie zwijają w kolejnej dekadzie, więc... Już nie czepiamy się tych Chińczyków. My uwielbiamy w Polsce wyciągać drzazgę z oka naszych bliźni. A to Chińczycy, a to Niemcy, a to ci tamci. A w naszym tkwi cały węglowy kilow. Panie Marcinie, jeszcze dwa pytania ostatnie zadam, bo już zbliżamy się ku końcowi. Nie wydaje się panu, że ten kryzys energetyczny, który mamy teraz, to jest odzwierciedlenie tego, co było 50 lat temu z kryzysem naftowym, że jakby się zapętliliśmy? No i trochę tak, trochę nie, znowu jest temat rzeka, tak naprawdę.
Jest to oczywiście wynik zawirowań geopolitycznych w jakimś stopniu. Podobnie, bo wtedy doszło do embarga naftowego krajów OPEC, arabskich. Teraz mamy w związku z sytuacją z wyeliminowaniem z rynku paliw z Rosji. Dwustronnego, zarówno embargo czy ograniczenia w zakupie ze strony krajów zachodu, jak i ograniczenia ze strony Rosji, która sama zakręca kurek w przyszłości gazowy. Jest też oczywiście towarzysząca temu panika, jak zwykle. Jak powiedział ówczesny sekretarz, amerykański sekretarz energii, James Schlesinger, funkcjonujemy w dwóch trybach. Bez myślnego samozadowolenia albo paniki. Ktoś mógłby się spodziewać takiego kryzysu, prawda? No oczywiście można się było tego spodziewać, należało tym zarządzać, na zarządzanie ryzykiem, ale pojawiła się panika i oczywiście działamy pod wpływem, tak powiem, stresu, presji i tak nie najgorzej sobie z tym poradziliśmy, dziwnym trafem powiedziałbym, mogło być gorzej. Przynajmniej ta zima, jeszcze kolejna zima, mogą nas, tak powiem, czekać różne niemiłe niespodzianki w związku z tym, ale nie będę na razie wchodził w ten wątek. No dobra, nie będę już jakby się rozgadywał, bo czasu mamy... Znaczy właśnie ostatnie pytanie jest o to, jakie są prognozy na ten przyszły rok, więc może pan z powrotem, może bez problemu... Od do. Spektrum może być bardzo duże. Od optymistycznych. Znaczy w ogóle to jest tak. Cały ten kryzys zamieszał na różnych płaszczyznach, zamieszał krótkoterminowo. Na przykład zrobił bardzo drogi gaz, więc świat stwierdził, że gaz jest bardzo drogi, więc uruchamiamy elektrownie węglowe, ile tam się tylko da, bo węgiel trochę tańszy. A to było krótkoterminowo. Oczywiście rozsądną reakcją jest reakcja długoterminowa, czyli eliminacja korzeni problemu, a nie klejenie plastra na raka. Reakcja długoterminowa to zmiana miksu energetycznego. Nie tylko przez dywersyfikację źródeł. Teraz nie kupujemy gazu od Ruski i będziemy kupować od Arabów, tak? No jest to jakiś plan, aczkolwiek na przykład pomyślimy, dobra, gdyby na przykład teraz Iran, który w sumie współpracuje z Rosją, zaczął jakąś wojnę w Zatoce Perskiej. Ile nam tych gazowców dopłynie do naszego kochanego Świnoujścia? Ups. Tak? Więc są ryzyka geopolityczne i koszty tego też są bardzo duże. Dobrze lepiej mieć własną energię tutaj, jak nie w Polsce, to w Europie. Właściwą reakcją jest zmiana miksu energetycznego i oparcie się na naszych źródłach energii, na bezpieczeństwie energetycznym przez uniezależnienie się od importu nośników z rynków zagranicznych, często z krajów autorytarnych, czy no, od których nie chcemy być uzależnieni. Teraz na wazelinę wchodzimy Arabii Saudyjskiej i Kuwejtowi. Może trochę kolokwialnie to ująłem, ale to są kraje autorytarne, którym niekoniecznie należy tak bardzo wchodzić na wazelinę, jak to robimy. Więc reakcja, żeby stawiać więcej odnawialnych źródeł energii, a miejscami atomu też jakieś rozwiązanie i cisnąć efektywność energetyczną jest jak najbardziej właściwą reakcją. Chyba są to źródła energii, no, które będą robione tutaj i one są kosztowne kapeksowo, czyli dużo pieniędzy trzeba włożyć w ich budowę, o tyle później już ich utrzymanie i działanie jest bardzo tanie. Więc długoterminowo jest to właściwa reakcja, żeby cisnąć efektywność energetyczną i źródła energii, które nie wymagają importu energii z zewnątrz, przy okazji zeroemisyjne, żeby nie nakręcać problemu zmiany klimatu. I przy okazji pozbywać się smogu i mieć jeszcze parę innych korzyści, bo to nie jest tylko transformacja energetyczna, to nie jest tylko zarządzanie ryzykiem i adresowanie różnych problemów typu rozwalony bilans handlowy, niedostępność ropy czy gazu, problemy ze zmianą klimatu, ze smogiem i tak dalej, tylko jest wielki program infrastrukturalny, innowacyjnej gospodarki, mający bardzo liczne korzyści, podnoszący jakość życia, wzmacniający naszą gospodarkę, tworzący miejsca pracy, długotrwałe i tak dalej. Więc tak naprawdę to, co robimy w NCBR-ze w konkursach, mówię, ciepłownie bezemisyjne, domy zeroenergetyczne, tanie, szybkie w budowie, zeroenergetyczne, to jest coś, co można na chwilę eksportować. Domy budowane w fabrykach, modułowe, sadzamy na tira przyczepę i jadą domy, czemu tylko do Polski, mogą jechać do Danii, mogą do Niemiec, możemy to eksportować, możemy być liderem w tym. Możemy robić innowacyjne biogazownie, lepsze od niemieckich, też jest z naszych konkursów, oczyszczanie ścieków, możemy robić magazyny ciepła, długa lista tego, co możemy robić. Więc ja postrzegam to oni, ten kryzys jako nie tylko coś, co musimy zaadresować, żeby nie dostać po tyłku, tylko jako okazję do dobrej zmiany, znaczy do prawdziwej dobrej zmiany. Wspomniał pan o tych też negatywnych skutkach, które mogą nadejść w przyszłym roku i to mnie bardzo zaciekawiło, czego możemy się spodziewać. Dobra, znowu parę obrazków. Ja też pokazywałem tutaj w tej prezentacji, co tam się w czasie.
Dobra. Na dzień dobry, miks energetyczny Unii Europejskiej. Ropa. Z importu 90 kilka procent. Gaz prawie 90. No z węglem jest trochę lepiej, ale to i tak gra marginalną rolę w miksie energetycznym. A się, co z cenami się ostatnio działo, to wiemy, jest drożej. I teraz tak, gaz. Była dyskusja, czy nam wystarczy w Europie gazu do końca zimy. Pewnie wystarczy, ukłony w stronę pogody, która jest bardzo ciepła, jeszcze przez chwilę ciepła będzie, jako ciekawostka pokaże, w sumie pokażę, bo czemu nie, bo to ciekawe jest. Prognoza na najbliższe 10 dni dla Europy. Proszę. Anomalia temperatury, czy odchylenie temperatury od średniej względem normy. Jaka zapowiada nam się najbliższe dni? Powiedzieć, że ciepłe, to nic nie powiedzieć. Nie wiem, bardzo ciepło jest, moja zaprzeczenie na gaz. I do połowy października, do połowy stycznia w zasadzie już wiemy, że będzie ciepła zima, więc gazu nam wystarczy, tą zimę się przeczołgamy. Wracając do gazu. W tym roku ładowaliśmy nasze magazyny gazu w Europie gazem z Rosji. 40% mniej więcej importu gazu do Europy to był gaz z Rosji. Rosjanie zakręcili kurki, no też Nord Stream i tak dalej, dopiero w połowie roku. Więc napełniliśmy nasze magazyny gazu gazem z Rosji. Coś tam jeszcze płynie przez Ukrainę, co ciekawe, i przez Turcję, ale już śladowo. Pytanie, czy to jeszcze będzie płynąć dalej i w jakiej ilości. Jak nie będzie płynąć, to jak naładujemy nasze magazyny gazu? No, oczywiście kombinujemy, załogować na przykład gazem z Norwegii, tak, i skądinąd. I to robimy. W Polsce uruchomiliśmy Baltic Pipe ostatnio. No, ale to jest taki niuans. Norwegia to jest 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Całkiem sporo. Ale wiecie, gaz rurkom ostatnio przytrafiają się różne nieszczęścia. A co gdyby przytrafiło się to gaz rurką z Norwegii? Ile tego gazu z Norwegii dopłynęło do Unii Europejskiej? No, mielibyśmy drobny problem. Oczywiście to jest scenariusz hardkorowy, bo to byłby atak na infrastrukturę krytyczną NATO. Ale kto wie? Dalej, sztukujemy gazem LNG. Gazowcami, które przypływają do Świnoujścia. Oczywiście. Tylko wiecie, tam na Bliskim Wschodzie dzieją się różne rzeczy. Co chwila jakieś drony, rakiety latają, jak to dojdzie do eskalacji. Mówię, że tych gazowców z Kataru, tak na to brać z Kataru, za dużo nie przypłynie. A gdyby nie daj Boże jedno i drugie, gazurka z Norwegii wylatuje w powietrze i dochodzi do wojny w Zatoce Perskiej, to ile tego gazu przypłynie do Europy, a magazyn z Rosji nie zapełnimy naszych magazynów? I jak będzie wyglądać gaz na kolejną zimę? Znaczy ja nie mówię, że tego dojdzie. Ja nawet nie twierdzę, że to są zdarzenia bardzo prawdopodobne. Ja tylko zauważę, w ramach odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem, nawet jak coś nie jest super prawdopodobne, ale jest niewykluczone, a następstwa są ekstremalnie poważne, to byśmy ten scenariusz brać pod uwagę i się przed nim zabezpieczać. Nie robimy tego. Więc jak oczywiście mogą być te bardziej konwencjonalne atrakcje w tylu, że OPEC Plus łącznie z Rosją się dogaduje, że znowu wydobycie ropy. No jak pan taki głupi pomysł, znaczy głupi, z naszego punktu widzenia, no to znowu nas czeka wystrzelenie cen paliw kopalnych. Znowu nie twierdzę, że tego dojdzie, tak? Ale znowu jest to jakaś opcja. Więc świat paliw kopalnych jest mocno niebezpieczny. Im bardziej jesteśmy uniezależnieni od ich importu, tym dla nas lepiej. Dla naszych pieniędzy, dla naszego bezpieczeństwa i tak dalej. No polski węgiel, to już pokazywałem. A, i koszty importu nie pokazałem, może też pokażę, bo to jest obrazek, który warto obejrzeć. To są koszty importu paliw kopalnych do Polski w minionych latach. 70-80 miliardów złotych rocznie wysłanych za granicę. Głównie do Rosji wysłaliśmy te pieniążki. Za co Rosja sobie pobudowała czołgi, kupiła bomby i teraz zabija ludzi. Tak, super inwestycje zrobiliśmy. W tym roku przy wyższych cenach paliw kopalnych mniej więcej na tym poziomie będą nasze wydatki. To chyba jest niedoszacowane, pewnie będzie ponad 200 miliardów. No jeszcze rok się nie skończył, więc nie wiemy. No dobra. Okej. Jeszcze jakiś zestaw pytań? Nie, to by było na tyle. Naprawdę to była solidna lekcja, jeżeli chodzi o te źródła odnawialnej energii, przyszłość i jestem pod mega, mega wrażeniem tego. Ja myślę, że linka do prezentacji, gdzie to jest uporządkowane bardziej. Mogę nawet tutaj, albo o tym już w odpowiedzi na maila odeślę. Dla zainteresowanych można udostępnić link gdzieś tam w nagraniu. Jasne. Żeby sobie obejrzeć w sposób bardziej uczesany tą opowieść.
Jasne, no to zmierzamy ku końcowi. Dziękuję panu bardzo serdecznie za tą rozmowę i za zaufanie. Mam nadzieję, że nie byłem dla pana zbyt dociekliwy i zbyt te pytania nie były oczywiste. Skąd? Było mi bardzo miło. Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia. Moim gościem był Marcin Popkiewicz. Dziękuję. Miłego dnia. Również do widzenia.